Jak wygląda polityka kilka lat po triumfie populizmu? Dzisiaj sprawdzimy to sobie na przykładzie Austrii. Po II wojnie światowej, żeby zrozumieć austriacką politykę, wystarczyło znać w zasadzie dwa ugrupowania, czyli Austriacką Partię Ludową, Chadeków i Socjaldemokratyczną Partię Austrii. Te dwie partie wymieniały się przy władzy, często w ramach tej samej koalicji, która podobnie jak w sąsiednich Niemczech, koalicja pomiędzy CDU i SPD, nazywała się Große Koalition, czyli Dużą Koalicją. Ta zmiana w pełni uwidoczniła się w 2016 roku w wyborach prezydenckich, gdzie w pierwszej turze zwyciężył kandydat FPO, Wolnościowej Partii Austrii, ugrupowania kojarzącego się z antyimigrancką agendą, ze swoimi posthitlerowskimi korzeniami, która do tej pory funkcjonowała raczej na marginesie austriackiej polityki. Kiedy w 1999 roku FPO weszło do formowanego przez Chadeków rządu, Unia Europejska zareagowała wtedy bardzo gwałtownie, grożąc Austrii sankcjami, a nawet bojkotem dyplomatycznym tego kraju. Tym razem kandydat Wolnościowej Partii Austrii, czyli Norbert Hofer, okazał się zdecydowanym zwycięzcą pierwszej tury wyborów. Odbyła się druga tura i tutaj Hofer przegrał minimalnie z kandydatem niezależnym związanym wcześniej z Partią Zielonych, czyli Aleksandrem van der Bellenem. Przegrał minimalnie, przegrał o włos. Ten włos to było 0,6 punkta procentowego i w związku z tym wolnościowcy rzucili się do walki o prezydenturę, oprotestowali wynik wyborów i doprowadzili do tego, że Konstytucyjny Sąd Austrii zakwestionował te wyniki, zakwestionował sposób liczenia głosów i zarządził powtórkę głosowania. Jednak na powtórne rozegranie drugiej tury wyborów Austriakom przyszło czekać kilka miesięcy. Od czerwca, kiedy ogłoszono wyrok sądu, aż do grudnia. I w tym czasie udało się wielu wyborców przekonać, że wizja radykałów u władzy to nie jest najlepszy pomysł. Drugą turę, powtórzoną w 2016 roku w grudniu, wygrał Aleksander van der Bellen, tym razem kilkoma punktami procentowymi nad Norbertem Hoferem. Niemniej dało się zauważyć, że siła radykałów rośnie. Dało się zauważyć również drugą rzecz. W drugiej turze wyborów nie znalazł się kandydat żadnej z dwóch głównych partii, Chadeków i Socjaldemokratów. Jednak tym, którzy przewidywali, że o władzę we Wiedniu mogą powalczyć zieloni z prawicowymi radykałami, umknęło, ile może się zmienić przez rok w krajowej polityce. Po pierwsze, doszło do rozłamu wśród zielonych i jeden z nich, Peter Pilz, założył swoją partię o nazwie Jetzt, czyli Teraz, i jego Teraz przeszło przez wybory z o wiele lepszym rezultatem niż Ryszard Petru ze swoim polskim odpowiednikiem. Tymczasem sami zieloni, osłabieni po pierwsze rozłamem, a po drugie odejściem części elektoratu do Petera Pilza, nie przeszli progu wyborczego. Druga kluczowa zmiana zaszła w Partii Ludowej, czyli wśród Chadeków. Na czele tego ugrupowania stanął młody Sebastian Kurz, zaledwie 31-letni, który wcześniej był najmłodszym ministrem spraw zagranicznych Austrii. Szybko się okazało, że to nie tylko kosmetyczne odmłodzenie partii zarządzone gdzieś tam odgórnie, ale rzeczywista zmiana. Kurz nie tylko zmienił kandydatów na partyjnych listach, ale odmienił nawet oficjalny kolor ugrupowania, zresztą bardzo odważnie, z czarnego na turkusowy. A oprócz tego, i to chyba była najważniejsza zmiana, zaadaptował wiele punktów programu Wolnościowej Partii Austrii, kupując całą tę antyimigrancką retorykę. I te zmiany poniosły Partię Ludową do wyborczego sukcesu. Drugie miejsce w wyborach zajęła osłabiona socjaldemokracja, ale obydwie partie, chadecy i socjaldemokraci, już wcześniej wykluczali możliwość współpracy, a na to jeszcze nałożył się skandal. Otóż okazało się, że w czasie kampanii wyborczej socjaldemokraci zdecydowali się na brudną grę i w internecie starali się zdyskredytować Sebastiana Kurza, to wyszło na jaw i ostatecznie przekreśliło szansę na powrót do wielkiej koalicji. Tym samym otwarła się droga do koalicji Chadeków z radykałami. Nie będę tutaj rozwodził się nad losami tej koalicji, dość powiedzieć, że trwała niecałe 18 miesięcy i rozpadła się w atmosferze skandalu po tym, jak Heinza Christiana Strache, czyli przewodniczącego FPÖ Partii Wolnościowej oraz wicekanclerza Austrii, nagrano podczas kolacji na Ibizie, kiedy negocjował z rzekomą krewną rosyjskiego oligarchy wsparcie dla swojej partii. Es gibt ja vorher, und das wäre dann möglich, ne?
die Zahl zwischen 500.000 und 1,5 bis 2 Millionen. Das ist nur nicht viel. No i ponieważ z tego nagrania wynika, że Strache chętnie przytuliłby te ruble do swojego wolnościowego serduszka, koalicja w Austrii rozpadła się, a wkrótce potem rząd Kurza przestał istnieć i konieczne stały się nowe wybory. Te wybory właśnie za nami i to, co można o nich powiedzieć, to chyba to, że nikt się po nich specjalnie nie cieszy. Socjaldemokraci co prawda zachowali drugie miejsce w parlamencie, ale jednak odnotowali najgorszy wynik w powojennej historii Austrii i z całą pewnością nie mają się z czego cieszyć, nie widać też powrotu do wielkiej koalicji z HDK-ami. Przegrali również wolnościowcy, choć może nie tak bardzo jak się spodziewali. Wciąż są trzecią siłą w parlamencie, jednak powrotu do koalicji z Kurzem raczej nie widać, mimo że w czasie kampanii wyborczej liderzy wolnościowców starali się HDK-ów przekonać, że tak, takie rozwiązanie jest wciąż jeszcze możliwe. Niemniej wymagałoby przejścia do porządku dziennego nad aferą z Ibizy, nad tą awanturą, która później wybuchła. No a w dodatku wynik wolnościowców okazał się dużo niższy niż wcześniej sobie zakładali i uważają, że teraz nie ma sensu wchodzić w koalicję z Kurzem, ponieważ byliby zbyt słabym partnerem i mieliby zbyt niską pozycję we wzajemnych negocjacjach. Trzecią możliwością byłaby koalicja nazywana Drindl, ze względu na tradycyjną austriacką sukienkę, której barwy odpowiadają oficjalnym barwom trzech partii, które miałyby wchodzić w tąże koalicję, czyli oprócz HDK-ów byliby to Zieloni oraz Neos, czyli liberałowie. Jednak wyniki wyborcze pokazały, że ponieważ Zieloni odnotowali bardzo dobry rezultat, a z kolei liberałowie przeciętny, no to Neos nie są w tej koalicji potrzebni. Jeśli ktoś może mówić o sukcesie w wyborach parlamentarnych 2019 roku, to Zieloni. Po pierwsze, zniknął problem Petera Pilca, który krótko po wyborach z 2017 został oskarżony o molestowanie seksualne i zrezygnował ze swojej funkcji w parlamencie, a w międzyczasie jego ugrupowanie zaczęło spadać w sondażach i w tej chwili bije się gdzieś z komunistyczną partią Austrii i partią piwną, czyli gdzieś na granicy niebytu austriackiej polityki. Z drugiej strony, ruch zielonych, który możemy zaobserwować w całej Europie, który doskonale było widać w wyborach do Europarlamentu, przyniósł dodatkowe poparcie dla Partii Zielonych, która z 14% stała się czwartą siłą austriackiego parlamentu, tak naprawdę tuż za wolnościowcami. Dlatego wielu obserwatorów austriackiej polityki uważa, że możliwa byłaby koalicja HDK-ów z Zielonymi. Z socjaldemokracją spory zaszły już za daleko i te dwie partie raczej się nie dogadają. Z wolnościowcami wymagałoby to przekroczenia wielu afer oraz nieporozumień, które narosły w czasie poprzedniej koalicji, a liberałowie, choć bardzo wdzięczny partner dla HDK-ów, odnotowali zbyt słaby rezultat, żeby współrządzenie z nimi dawało parlamentarną większość. Jednak poszukiwanie konsensusu z Zielonymi wcale nie będzie proste. Lider Zielonych Werner Kogler już zapowiedział, że ewentualny sojusz z HDK-ami wymagałby od partii Kurza radykalnej zmiany polityki w takich obszarach jak ekologia, walka ze zmianami klimatycznymi, walka z biedą, wyższe opodatkowanie dla najbogatszych Austriaków. No i oczywiście obydwie partie dosyć mocno różnią się, jeśli chodzi o politykę względem imigrantów. Peter Filzmaier z Uniwersytetu w Krems przeanalizował programy wyborcze austriackich partii i doszedł do wniosku, że program HDK-ów zgadza się z programem Zielonych tylko w 20%, gdy na przykład jeżeli porównamy program HDK-ów do wolnościowców, to ta zbieżność wynosi aż 80%. Potwierdzają to też badania opinii publicznej, zaledwie 1/4 wyborców Kurza patrzyłaby przychylnym okiem na sojusz z Zielonymi. Z drugiej strony w czasie kampanii wyborczej Zieloni wielokrotnie atakowali HDK-ów, na przykład za kult jednostki, oczywiście dotyczący Sebastiana Kurza. Dlatego mimo wszystko chyba najmniej powodów do radości ma sam Sebastian Kurz. Mimo że udało mu się przetrwać burzę związaną z rozpadem koalicji, mimo że przetrwał skandal, który pojawił się w toku kampanii wyborczej, to znaczy ujawniono kreatywną księgowość jego partii, a także jego własne wydatki, bardzo wysokie, nie licujące z obrazem skromnego polityka. Kurz tutaj starał się odwrócić kota ogonem, mówiąc, że prawdziwym skandalem nie jest to, co tam ujawniono, ale to, że zhakowano serwery należące do jego partii i że ten atak hakerski to jest
prawdziwy skandal tutaj, to rzeczywiście jakoś tam mu się udało, zminimalizował straty. No i ostatecznie w wyborach osiągnął rezultat, który powinien być satysfakcjonujący, 37,5%. To jest najlepszy jak dotąd wynik od czasu objęcia rządów w partii przez Kurca, zdecydowanie lepszy niż 2 lata temu. Ale jednak te trudności z poszukiwaniem koalicjanta mogą przyćmić radość z tych sukcesów wyborczych. Nie da się ukryć, że scena polityczna w Austrii ulega daleko idącym przeobrażeniom. Osłabła jedna z głównych partii, druga z głównych partii zdecydowała się zmienić swój profil, inspirując się programem populistycznych radykałów. Sami radykałowie znacząco osłabli ze względu na afery, ale też ze względu na to, że jedna z mainstreamowych partii przejęła znaczną część ich programu wyborczego. Z drugiej strony rośnie poparcie dla zielonych również na fali europejskiej zieleni, ale to nie jest jeszcze sukces porównywalny z tym, czy wyniki porównywalne z tymi, jakie notuje partia zielonych w sąsiednich Niemczech. Z całą pewnością możemy uznać, że reguły gry, zasady gry w austriackiej polityce uległy zmianie, ale na czym polegają te nowe, jeszcze nie do końca wiemy. Być może proces formowania nowej koalicji Sebastiana Kurza więcej nam ujawni w tym temacie. Thank you.